Dzień dobry, Małgorzata Kozicz, zapraszam na program Wilno Łączy. W naszym programie pokazujemy, jak wiele barw ma kobiecość na Wileńszczyźnie. Dzisiaj w prima aprilisowym dniu na opak postanowiliśmy przyjrzeć się kobiecości z boku i porozmawiać o kobietach z mężczyznami. Czy rzeczywiście kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa? Co panowie podziwiają w kobietach, a czego w żaden sposób nie mogą zrozumieć? Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterami. Piotr Andrzejewski, konferansjer, wodzirej, prowadzący program Co się dzieje w TVP Wilno. W pracy spotyka wiele kobiet, którym pomaga m.in. w zorganizowaniu najpiękniejszego dnia w ich życiu – ślubu i wesela. Ale, jak mówi, najlepiej zna tę jedną, jedyną kobietę – żonę Beatę, z którą spodziewa się już trzeciego dziecka. Mirosław Lipski, fryzjer, stylista. Zawodowo spełnia życzenia kobiet, zmieniając nie tylko wygląd, ale i samopoczucie swoich klientek. Od lat jako Święty Mikołaj angażuje się w akcję dobroczynną Magiczne Święta dla Dzieci na Wsi. Najlepiej odpoczywa przy koszeniu trawnika i pracy w sadzie. Z żoną wychowuje synka. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, Małgosiu. Dzień dobry. W naszym całkowicie damskim programie jesteście takimi pierwszymi rodzynkami, pierwszymi mężczyznami, którzy zostali gośćmi naszego programu. Dlatego zapytam od razu przewrotnie, jakie miejsce w waszym życiu zajmują kobiety? Piotrze. Kobieta to chyba podstawa, w ogóle kobiety myślę, że władają całym światem. Facet to tak zawsze idzie na podbój kobiety, a kobieta na podbój świata. Mirku, a dla ciebie jak to jest z tymi kobietami w życiu? Mam 3 siostry, to rosłem wśród kobiet i nadal w tym życiu ułożyło się, że i pracuję wśród kobiet, i uczyłem się z kobietami. To czy możesz powiedzieć, że rozumiesz kobiety, że już nauczyłeś się je rozumieć, skoro rzeczywiście od samego początku życia jesteś przez nie otoczony? Myślę, że tak, że rozumiem, bo już za tyle czasu nauczyłem się zobaczyć, jaki mają nastrój i w ogóle, czego od nich można dzisiaj spodziewać się na przykład. Piotrze, a ty też, między innymi w swojej pracy, masz do czynienia z kobietami i to czasami w takich bardzo ważnych momentach w ich życiu, na przykład kiedy przygotowują się do ślubu. Czy też mógłbyś o sobie powiedzieć, że znasz i wiesz, jak należy podejść do kobiety? Ja się staram. W ogóle myślę, że każdy facet to do końca życia nie da rad do końca zrozumieć kobiety, ponieważ kobieta i facet myślą zupełnie w różne sposoby. Sens może tylko jest taki, im dłużej żyjesz, im jesteś bardziej starszy, tym po prostu już wiesz mniej więcej, jak to robić. Ja jestem żonaty 10 lat i mam nadzieję, że już po 10 latach przynajmniej trochę rozumiem żony i innych kobiet. Co dotyczy mojej pracy i dziewczyn, które wychodzą za mąż, sens tego jest taki, że facet jest zawsze z boku po tych zaręczynach i dziewczyna przyjmuje wszystko w swoje ręce, aby szykować się do tego ślubu. Ja nawet przyszykowałam taki buklecik, który się nazywa Powiedziałam tak, co dalej, który zawsze wysyłam do dziewczyn. Tam jest opisane, co trzeba pamiętać, o czym nie zapomnieć, bo to akurat dziewczyna zawsze o tym musi pamiętać, nie wiem dlaczego. Ale to one są takie odpowiedzialne, facet nie jest taki odpowiedzialny. I co, i później w życiu małżeńskim to też w ten sposób wygląda, że kobieta przejmuje większość inicjatywy w kwestiach życiowych, jak ci się wydaje? Trudno mi powiedzieć, chyba w różnych rodzinach jest inaczej. W naszej rodzinie, no ja myślę, że przynajmniej ja mam tą inicjatywę, chociaż nigdy nie wiadomo, jak jest naprawdę, ale przynajmniej ja mam nadzieję, że tak jest. A czy zdarza się wam czasem, że jednak no trudno te kobiety zrozumieć i nie wiadomo tak naprawdę o co im chodzi, Mirku? Co mi w pracy bywa, że na przykład ciągle musisz być takim dobrym psychologiem, żeby zrozumieć kobietę, bo na przykład już jak kobieta wchodzi na przykład do fryzjerni, nie, to musisz na tyle być uważnym i patrzeć na jak ona reaguje, jak ona jest ubrana, w jakim tonie ona rozmawia, czy ona w ogóle chce gdzieś obcinać się, bo widzę, że człowiek jest znerwowany i zaproponuję od razu umyć włosy, zrobić masaż głowy. Wtedy widzę, że człowiek jest bardziej rozluźniony i w toku wyjaśni się, że ona na przykład rozwiodła się swoim mężem i teraz chce być piękniejsza niż kochanka męża na przykład, nie? No to jasne, że trzeba jej zmienić na 180 stopni i jasne, z czym trzeba pracować.
To chyba bardzo ważne w ogóle dla kobiety znaleźć takiego swojego fryzjera, który ją zrozumie. No, ja zauważyłem, to najczęściej kobiety przychodzą do fryzjera, żeby wymówić to, jakby do księdza nas powiedz, nie? Żeby kobieta czuła się dobrze u fryzjera, ona jemu też musi dowierzać nie tylko swoje włosy, ale w ogóle musi jemu dowierzać jako człowieku, bo czasami takie bywają różne malowania, które zajmują na przykład tam 5 godzin, 6 godzin, nie? Trzeba być z tym człowiekiem i to trzeba ciągle znaleźć wspólny język, żeby to było o czym rozmawiać. Jeżeli wiąże się rozmowa, to na pewno będzie i dobry rezultat w fryzurze. Piotrze, ty powiedziałeś o tym, że kobiety i mężczyźni to w pewnym sensie rzeczywiście zupełnie różne światy. Co masz na myśli? Co nas tak naprawdę najbardziej różni? Na pewno są to różne światy, ponieważ każdy z nas ma różne predyspozycje do różnych rzeczy. Przykładowo, jak ja patrzę do lodówki, to najczęściej tam nic nie widzę. Pytam żonę, gdzie jest śmietana. Ona mówi na pierwszej półce. Ja przychodzę, patrzę, jej tam nie ma. Żona przychodzi, podaje, mówi, że jest. I to jest chyba taka główna różnica, która dzieli mężczyzn i kobiet, że na przykład facet patrzy w miarę szeroko na świat, kobieta patrzy tak konkretnie. Mirku, a ty jak myślisz, jak z twoich obserwacji wynika, czym się różnią przede wszystkim kobiety i mężczyźni? Kobiety są takie bardziej chyba spontanne, ile zauważyłem, nie? Mężczyźni bardziej rozważają, zastanawiają się nad czymś, a kobieta ona może jakieś tak... op i wszystko zmienić. Mówi się, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Co kobietom trudno zrozumieć w mężczyznach i odwrotnie? Posłuchajmy. Ja myślę, że jeżeli osoba jest dobrze wychowana, jeżeli jest empatyczna, jeżeli potrafi współczuć, jeżeli widzi, że ktoś jest, nie wiem, w potrzebie, to chyba nieważne, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta, prawda, podejdzie i pomoże. Jeżeli na przykład mężczyzna mieszkałby sam i miałby swoją lodówkę, czy na pewno nie znalazłby niczego w tej lodówce? Czy być może jest tak, że jeżeli w domu został tak wychowany, że wszystko zawsze znajdzie mama, to dlaczego potem musi sam szukać, jeżeli może mieć do tego żonę? Wiecie, nawet taki kawał był, że dzwoni syn do mamy i pytał jakieś sprawy, no, bytowe. I ona mówi, synku, mój Boże, już masz 40 lat, ty już wreszcie nie mnie musisz pytać, tylko swoje żony. No, to jest taki stereotyp. Jak miliony ludzi na świecie żyją i nieważne, czy żyją to mężczyźni, czy kobiety, dają sobie radę, na pewno znajdują wszystko w swojej lodówce, jeżeli chcą. Czego mężczyźni nie mogą zrozumieć w kobietach? To bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, czy jest jakiś konkretna odpowiedź. To chyba nawet cała nauka do tego. Ale kiedy miałem lat 18-20, taka fajna, ładna ciotka powiedziała mi takie słowo, że jeżeli będziesz kochać, szacować, zdrować swoją kobietę, to ona nigdy nie będzie pytała albo nigdy nie będzie zła z tego, że ty będziesz mógł mieć swoje hobby. To właśnie czym więcej darujesz, czym więcej pozwalasz kobiecie być szczęśliwą, to ona zawsze to pozwoli być z tobą wolnym, mieć swoje hobby. Mirku, fryzjerstwo wydaje się takim zawodem, w którym jednak większość kobiet pracuje. Jak to się stało, że ty wybrałeś dla siebie taki zawód? No, pewnie można się trochę domyślić, że to dorastanie z siostrami miało na to wpływ, czy nie? Bardziej miało wpływ to, że mieszkałem chyba na wsi i nie było tych fryzjerni. Obcinali jeden drugiego, a najczęściej to mama brała jakieś tam nożyce domowe takie. Obcinała tak, żeby włosy nie padały do oczu. Już później, kiedy zaczęli podobać się dziewczyny, nie, no to trzeba było jakoś podstroić się troszkę. I chciała się wyglądać ładniej. A u mojego przyjaciela mama była fryzjerką. I on ciągle ładnie wyglądał, nie? To tak, ja tak zazdrościłem dla niego i tak myślę, kiedy ja wyrosnę, też będę fryzjerem, żeby mieć ciągle ładną fryzurę. Zacząłem po troszkę próbować, nawet nieźle wychodziło, lepiej od mamy. No i postanowiłem, że jak skończę szkołę, że no, będę fryzjerem. W rodzinie mnie podtrzymali i nawet ucieszyli się, że będzie fryzjer w domu. A jakbyś powiedział, jakie cechy powinien mieć dobry fryzjer? No mówiłeś już o tym, że musi być taki uważny chyba przede wszystkim wobec klientek. Co jeszcze jest potrzebne?
Żeby z klientką podtrzymać rozmowę, to trzeba bardzo dużo być naczytanym i dużo o wszystkim wiedzieć. Żeby wiedzieć o jedzeniu, można dużo z kobietami rozmawiać, o dzieciach można wiele rozmawiać, o podróżach różnych kobiety bardzo lubią rozmawiać, o mężczyznach też kobiety lubią rozmawiać i często rozmawiają o tym. Piotrze, a tobie w twojej pracy, oprócz tego, co mówiłeś, że właściwie z klientkami, z kobietami przede wszystkim zajmujecie się tą organizacją, to czy zdarzają się tobie takie sytuacje, kiedy no właśnie jakąś taką znajomością bardziej kobiecej natury musisz się wykazać, powiedzieć na przykład, że o, fajnie dzisiaj w tej fryzurze wyglądasz, albo fajny makijaż, czy sukienka, czy no nie wiem, coś jeszcze w takim stylu. No, facet ma to dobrze, zawsze może jakimś tam komplementem się przybliżyć do dziewczyny czy tam kobiety. Akurat chyba Mirek bardzo dobrze powiedział, że trzeba się stać takim przyjacielem, chociaż po tym, co on powiedział, to będę się bał teraz, jak żona pójdzie do fryzjera. Podstawa zaufania to jest taka przyjaźń. Jeżeli uda się ci zaprzyjaźnić z dziewczyną czy tam z jej drugą połówką, uda się w ogóle być takimi przyjaciółmi, kiedy oni ci zaufają, to praca już pójdzie płynnie do przodu i to jest taka podstawa, zaufanie. Twoja żona jest pilotką samolotów na Litwie Evenement, właściwie i na świecie, nie tak częsty przypadek. Jak się czujesz, mając taką super żonę? No trochę takie oczywiste pytanie. Mi się trafiło jak ślepej kurze ziarno. Im dłużej żyję, tym bardziej myślę, że to jest prawda. Bardzo się cieszę tym, że moja żona robi to, co lubi. Podstawą jest w ogóle szczęśliwego życia chyba każdej osoby robić to, co lubisz. Kiedy robisz to, co lubisz, to w rodzinie jesteś szczęśliwy, w zawodzie jesteś szczęśliwy i w ogóle jakoś to wszystko się udaje. A jak dzielicie obowiązki? Czy jest u was ten podział męskie obowiązki, damskie obowiązki? Staramy się jakoś tam podzielić, chociaż mamy dwójkę dzieci, zaraz czekamy też na trzeciego dziecka. Trzeba się dzielić, bo inaczej każdy z nas oddzielnie nie dałby rady. Chociaż, jak wiadomo, mamę oszukasz, tatę oszukasz, życie nie oszukasz i czasem, jak są dzieci w domu, to wybierają mamy i mówią, tato, nie jesteś nam potrzebny, teraz jesteśmy z mamą, chociaż ojciec także chętnie spędziłby czas z dziećmi. No ale tak jest, że dzieci czasem więcej lubią mamy, to dzieci, mama spędza czas z dziećmi, a wtedy facet musi się zająć, czyli w tym wypadku ja czasem muszę coś tam posprzątać, czy tam coś zrobić, czy tam coś ugotować. A jak w ogóle uważacie, czy powinny być takie podziały na jakieś zawody, bardziej odpowiednie dla kobiet, bardziej dla mężczyzn, czy jakieś rzeczy, które bardziej mogą robić kobiety lub nie powinny robić. No i ogólnie takie podziały ze względu na płeć. Czy one są w jakimś sensie potrzebne, Mirku? W domu przy obowiązkach domowych to chyba raczej, że nie. No ja nie widzę sensu, żeby na przykład jeżeli żona jest zajęta, czy ja nie mógłby zrobić sobie jakieś, czy dziecku kolację na przykład, czy dla wszystkich wspólny jakiś obiad przeszykować. Chyba to bardziej w pracy tak chciałoby się, żeby to no, nie było tak, że na przykład tam mężczyźni pracują w przedszkolu, nie, a kobiety na budowie. To jakoś tak byłoby trochę dziwnie dla mnie. Piotr, ty jak uważasz? Jak już mówiłem, ze względu na cechy, które posiada mężczyzna, które posiada kobieta, wtedy mogą robić te prace dużo lepiej, aniżeli ta inna pleć przeciwna. Myślę, że nie ma jakiejś tam różnicy, po prostu trzeba robić to, co lubisz, a jeżeli będziesz robił to, co lubisz, to na pewno będziesz profesjonalistą i będziesz to robił najlepiej, jak umiesz. Na zakończenie naszej rozmowy proponuję wam jeszcze taką małą grę. Ja rozpocznę zdanie, a wy dokończcie je jedną lub dwoma słowami. Pierwsze, co wam przyjdzie do głowy. Piotr, piękna kobieta to... Żona. Mirosław. W kobietach najbardziej lubię... Szczerość, otwartość. Piotr. Równouprawnienie... Trzeba pracować. Mirosław. Kobiecie sprawia radość... Kiedy ją usłyszysz. Piotr. Gdybym był kobietą... Mam nadzieję, nie chcę być kobietą. To jest trudna praca, trudne życie. Mirosław. O kobietach chciałbym się dowiedzieć... Co czasami myślą. I ostatnie pytanie do was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Za co podziwiacie nasze wileńskie kobiety? Za piękność. Podziwiamy za to, że na wiosnę ubierają krótkie spódniczki. Cóż, dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę i przedstawienie tego męskiego punktu widzenia. Przypomnę, że po raz pierwszy w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi byli dzisiaj Piotr Andrzejewski i Mirosław Lipski. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.